patrz! Burmistrz idzie! Burmistrz! Nie, to nie jest burmistrz. No jak nie? To jest burmistrz. Nie. Zobacz, widzisz, ma to tutaj. Ładny, nie? Pięknie. Chcesz zdjęcie z burmistrzem? Okej. Okay. Tak? Chcesz mi autograf. Okej, okay, burmistrz, uśmiech. Ale fajnie wyglądacie. Czy można wspólną fotkę z waszą ekscelencją? Ślicznie. Ale Dawid i Natalia nie przyjechali na Alaskę, by głaskać domowe koty, tylko tropić dziką zwierzynę. Bobry to zwierzaki dość kontrowersyjne. Nawet miejscowi przyrodnicy przyznają, że ich rozlewiska i drenaż drzewostanu źle wpływają na lodowce. Natalka, bóbr ma dwie strony. Czyli... Tak, jak chyba wszystkie zwierzęta. Dokładnie, czyli tą dobrą i tą złą. Ta dobra to jest to, że jak bóbr buduje tamy, to wtedy powstaje nowy ekosystem. Woda się rozlewa i wtedy zwierzęta mają dostęp do tego, żeby ją pić. Przylatują, przychodzą nowe zwierzaki, które... Co to woda? Tak, ale woda się rozlewa. I może zaleć miasteczko. Dokładnie. I mówi się, że bobry, w szczególności tutaj na Alasce, zmieniają trochę klimat przez to, że powstają nowe zbiorniki wodne, które na przykład podmywają lodowce, no i przez to klimat troszeczkę się zmienia. Ale prawda jest taka, że ten klimat, myślę, że w 99% my zmieniamy, ludzie, którzy robią to z premedytacją. Bo zwierzę jest zwierzę, ma swój instynkt, one tak samo myśli od tysięcy lat. Człowiek jednak się rozwija, człowiek jednak buduje samochody, telefony, mamy prąd. Za dużo tego używamy. Dokładnie, za dużo tego używamy. Nie, za dużo. Dokładnie, my budujemy tamy, ale budujemy tamy po to, żeby wytwarzać prąd. Bobry budują tamy po to, żeby przeżyć. Żeby przeżyć, dokładnie. A my raczej nie musimy internetu, żeby przeżyć. Mhm. Ludzie w dawnych czasach, no jakoś przeżyli. I to jest piękne. To będzie nasza puenta, jeśli chodzi o bobra. Dalej w drogę, daj rękę. W którą stronę, w tamtą? Tam pójdziemy. Okej. Okay.